Jakiś czas temu kupiłam sobie żarówkę LED-ową, taką jak ta. I co w tym zaskakującego, zapytacie? Otóż żarówkę tę kręciłam do lampy w sypialni, ale nie włączam jej zwykłym pstryczkiem na ścianie. Żarówka wyposażona jest bowiem w Wi-Fi. Kiedy chcę zaświecić światło w sypialni, to albo włączam żarówkę z aplikacji w smartfonie, albo mówię do małego głośnika w salonie: zapal lampę w sypialni. Albo też naciskam, owszem, włącznik na ścianie. Tyle tylko, że ten włącznik jest bezprzewodowy i komunikuje się z moją żarówką przez Wi-Fi. Banalne? Może tak. Ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że tego rodzaju gadżety to element tak zwanego smart home, czyli inteligentnego domu. A inteligentny dom to jeden z przykładów nowego, bogatego wszechświata, zwanego internetem rzeczy. Czym jest internet rzeczy? Jakie korzyści oraz jakie zagrożenia się wiążą z jego rozwojem? Jeśli jesteście zainteresowani tematem, zapraszam do oglądania. Internet w swojej pierwotnej postaci był internetem ludzi. Ludzi, którzy odbierają świat za pomocą zmysłów, wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. I którzy się między sobą komunikują, między innymi przez sieć, używając niektórych z tych zmysłów. Do internetu rzeczy przynależą rozmaite nowoczesne urządzenia, które możemy podzielić na trzy główne kategorie. Czujniki, sprzęty oraz urządzenia zarządzające. Wśród czujników, takich odpowiedników ludzkich zmysłów, możemy mieć czujniki dymu, wilgotności czy temperatury. Wśród sprzętów samojezdny odkurzacz, smartwatch, ekspres do kawy, domowy alarm, autonomiczny samochód czy kosiarka. Zaś urządzeniami zarządzającymi są nasze smartfony, inteligentne głośniki do komunikacji, takie jak Google Home czy Alexa, oraz bramki. Zaś sam internet rzeczy jest głęboko połączonym systemem czujników, kamer, komputerów, inteligentnych systemów, połączonych urządzeń i innych technologii, które komunikują się ze sobą, dzielą się danymi, współpracują ze sobą i podejmują decyzje, pracując cały czas autonomicznie w tle. I chociaż włączenie żarówki w sypialni za pomocą smartfonu czy komunikatu głosowego może się wydawać zabawą, to już czujnik wilgoci zamocowany przy wężyku przy pralce może nam uratować podłogę w całym domu przed zalaniem. Jeśli taki wężyk pęknie, czujnik wyśle komunikat na nasz telefon i wówczas będziemy mogli zareagować, zakręcając wodę. W wersji bardziej zaawansowanej czujnik taki skomunikuje się z innym urządzeniem przy głównym zaborze z wodą i zażąda jego zamknięcia. W jakich innych obszarach działa internet rzeczy? Otóż wyobraźcie sobie rolnika, który zamiast sprawdzać ręcznie poziom nawilżenia gleby i podjąć decyzję, czy podlewać swoje uprawy, czy nie, montuje serię czujników. Mierzą one nie tylko wilgotność gleby, ale też sprawdzają, ile znajduje się w niej składników odżywczych, czy nie zachodzą tam jakieś niekorzystne przemiany chemiczne, czy nie zagnieździły się szkodniki. Jeśli odnotuje jakieś nieprawidłowości, da sygnał do rozpoczęcia odpowiednich działań przez inne urządzenie, z którymi współpracuje. Włączy system podlewania albo nawożenia, a w krytycznej sytuacji powiadomi człowieka, który będzie mógł podjąć bardziej złożone decyzje. Inny przykład, może wciąż trochę rodem z science fiction, ale dlaczego nie? Wyobraźcie sobie, że gdzieś na drodze, poza miastem, ma miejsce wypadek samochodowy. Systemy monitorowania ruchu umieszczone wzdłuż takiej trasy wysyłają sygnał do centrali. Centrala posyła na miejsce zdarzenia dron, wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Kamery wysokiej rozdzielczości i inne urządzenia, które pozwolą z daleka przyjrzeć się, jak bardzo poważna jest sytuacja.
Pozwolą też również zidentyfikować rannego. Od razu będzie wiadomo, jaką ma grupę krwi, na jakie cierpi choroby. Jednocześnie z najbliższego szpitala rusza karetka, w której ratownicy już mają pierwsze informacje, wiedzą, czego się spodziewać na miejscu zdarzenia. Zabierają rannego do szpitala, gdzie czeka już sala operacyjna, sprzęt i krew przysłana dronem z innego miejsca. Szybkość i sprawność działania całego systemu w przypadku, gdy liczy się każda minuta, ratuje życie. Smart Home, inteligentny system opieki zdrowotnej czy inteligentne rolnictwo to przykłady obszarów, w których działa i coraz bardziej i intensywnie się rozwija Internet Rzeczy. Oprócz tego mamy bowiem urządzenia, które nosimy na sobie, tak zwane wearables. Mamy też autonomiczne samochody, inteligentny handel detaliczny, czy wreszcie inteligentne miasto. Idea ta zaczęła się rozwijać już w latach 80. XX wieku, kiedy zainstalowano pierwszy dystrybutor coli na Carnegie Mellon University, który łączył się z centralą i raportował na temat liczby produktów i ich stanu. Jednak nazwy tej po raz pierwszy użył Kevin Ashton z MIT w 1999 roku. Dzisiaj szacuje się, że liczba urządzeń podłączonych do internetu i tworzących internet rzeczy przekroczyła 20 miliardów. Czy ludzie, społeczeństwo, państwa są gotowi na technologię, która jest tak znacząca i rozwija się tak intensywnie? Niewątpliwie internet rzeczy ma bardzo wiele zalet w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. W biznesie pozwala na oszczędność pieniędzy i czasu, na zwiększenie produktywności, na szybkie zmiany modeli biznesowych, na podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji w oparciu o dane i w konsekwencji na większe przychody. Czujniki i inteligentne urządzenia zbierają w łatwiejszy i tańszy sposób ogromne ilości danych. Przesyłają je bez względu na odległość, czy umożliwiają automatyzację pewnych działań. Dzięki internetowi rzeczy rozwija się nie tylko sektor informatyczny, ale korzyści odnieść mogą również inne sektory gospodarki. Nie należy jednak zapominać, że w historii technologia zawsze rozwijała się szybciej, niż postępował rozwój społeczny. Nie tylko rozwiązania prawne pozostają daleko w tyle za możliwościami, jakie oferuje technologia. Również świadomość społeczna, skutki dla pojedynczych osób i całych społeczeństw nie nadążają za tak intensywnymi zmianami. Weźmy chociażby zagrożenie dla klimatu. Urządzenia, które działają w ramach internetu rzeczy, potrzebują elektryczności. W tym celu wciąż bardzo intensywnie korzysta się z paliw kopalnych, które dramatycznie zanieczyszczają środowisko. Urządzenia elektroniczne również bardzo szybko stają się elektrośmieciami. Ich cykl życia jest bowiem dość krótki. Tylko w 2019 roku wyprodukowano ponad 53 miliony ton elektrośmieci. To z grubsza waga 530 pałaców kultury i nauki. Średnio na świecie rocznie na głowę to ponad 7 kg, a w samej Europie aż 16. Niestety ponad 80% tych śmieci nie jest odpowiednio składowanych, a tylko niewielka część podlega recyklingowi. Nowoczesne technologie korzystają również z rzadkich metali, których potrzeba coraz więcej. Ich zasoby intensywnie się więc kurczą. Poza tym urządzenia te są podatne na ataki hakerskie. Zagrożenie nie ogranicza się tutaj wyłącznie do przeprogramowania ekspresu do kawy, który zamiast cappuccino będzie proponował nam caffè latte. Jedno zhakowane urządzenie może posłużyć za wejście do całego systemu i zagrozić jego stabilności. Na przykład seria fałszywych alarmów pożarowych może sprawić, że ekipy ratownicze nie pomogą tam, gdzie pomoc faktycznie będzie potrzebna. A przejęcie serii autonomicznych pojazdów, które poruszają się w miastach lub po określonych trasach, może wprowadzić poważne zatory w komunikacji i tym samym umożliwić jakieś działania przestępcze. Ataki mogą również dotyczyć infrastruktury krytycznej, jak systemy energetyczne,
czy finansowe. Producenci smart gadżetów niestety nie zawsze traktują bezpieczeństwo jako priorytet. Zdarzyły się już tak zwane ataki DDoS, Distributed Denial of Service, przed którymi bardzo trudno jest się bronić. Między innymi dlatego, że urządzenia działają na różnych, indywidualnych systemach operacyjnych. Twórcy programów antywirusowych nie będą w stanie wszystkich tych systemów zabezpieczyć. Atak na systemy związane z ochroną zdrowia może na przykład spowodować wadliwe funkcjonowanie różnych urządzeń, które monitorują stan naszego zdrowia, albo to zdrowie utrzymują. Chodzi tutaj chociażby o rozruszniki serca czy pompy insulinowe. Osobiste dane związane ze zdrowiem są poza tym danymi wrażliwymi i niepowołany dostęp do nich, szczególnie w reżimach niedemokratycznych, może mieć poważne konsekwencje polityczne. Kolejną kwestią jest prywatność osób użytkujących inteligentny sprzęt, który jest częścią internetu rzeczy. Czujniki, kamery, mikrofony rozmieszczone w domach, w biurach czy w fabrykach zbierają ogromne ilości danych o użytkownikach. Zaś dane to pieniądz obecnych czasów. Dane na temat naszych zachowań, zwyczajów, preferencji są zbierane i przetwarzane w celach komercyjnych. Są również przedmiotem handlu, który odbywa się bez naszej wiedzy. Również i w tym przypadku w systemach niedemokratycznych dostęp do takich danych może zagrozić bezpieczeństwu użytkowników smart gadżetów. Także regulacje prawne nie nadążają za rozwojem technologii. Jeśli bowiem autonomiczny pojazd spowoduje wypadek, kto będzie za to odpowiedzialny? A jeśli takim pojazdem pojedziemy do sąsiedniego kraju, w którym są inne przepisy, co się będzie działo w przypadku jakichkolwiek problemów? W przyszłości internet rzeczy może się stać internetem wszystkiego. Będą stosowane rozwiązania, które nie tylko ułatwią użytkownikom codziennie funkcjonowanie, ale też zadbają w szerszej perspektywie o ich zdrowie, ostrzegą przed naturalnymi katastrofami, będą ratować życie w wypadkach, czy też monitorować rozprzestrzenianie się niebezpiecznych wirusów. Dzięki monitorowaniu kosztów zużycia materiałów i energii firmy będą lepiej gospodarować swoimi zasobami, podobnie jak administracje miast, czy nawet całych państw. Z drugiej strony może to doprowadzić do szczególnej polaryzacji społeczeństwa, na podłączonych i na odłączonych, ze wszystkimi przykrymi konsekwencjami takiego stanu rzeczy, włącznie z opieką zdrowotną i bezpieczeństwem. Perspektywa internetu wszystkiego oznacza więc podjęcie bardzo intensywnych działań zarówno na poziomie informatycznym, jak i prawno-administracyjnym. Konieczne będzie zapewnienie interoperacyjności systemów, ich zabezpieczenia przed atakami, na przykład z użyciem kryptografii, czy może blockchainu. Poza tym absolutnie kluczowe będzie przyjęcie rozwiązań prawnych dotyczących zarządzania danymi użytkowników, w tym ochrony danych wrażliwych. Warto się nad tym wszystkimi kwestiami mocno zastanowić. Okej, Google, wyłącz kamerę.